To właśnie tutaj przywożone są psy znalezione i odłowione przez Straż Miejską. Znajdują tu opiekę, ciepły kąt, jedzenie i w razie konieczności pomoc lekarską. Mnóstwo osób znajdujemy, które chętnie adoptują te zwierzęta i okazuje mnóstwo serca. To jest naprawdę w drodze wyjątku, żebyśmy tego samego pieska spotykali drugi raz i żeby był potrzebujący. Na szczęście większość psów znajduje nowe domy, a 20% wszystkich znalezionych zwierzaków wraca do swoich właścicieli. To jest częsta sytuacja, że taki piesek po prostu komuś zginął. My musieliśmy go odłowić, ale właściciel go rozpaczliwie poszukuje. I tylko kilka dosłownie piesków w ubiegłym roku, było 8, trafiło do schroniska, no bo już nie dało się inaczej tego rozwiązać. W roku 2013 było to 37 psów, a więc zobaczmy, jak bardzo spadła ta liczba piesków, które musieliśmy odesłać do schroniska. W Lecznicy przebywa aktualnie kilka psów. Pracownicy chcą znaleźć nowy dom, szczególnie dla Morusa i Nutki. Nutka, młody 6-miesięczny piesek, suczka, bardzo sympatyczna, kochająca wszystkich. W tej chwili leczymy złamaną nóżkę, także za miesiąc będzie do adopcji. Tutaj no, może wyjść drobny problem na przyszłość. Ten piesek może jakieś delikatnie kuleć, ta nóżka prawdopodobnie będzie trochę krótsza, więc no, ze względu na tą wadę osoby, która chciałaby obdarzyć takiego młodego psa zaufania, zapraszamy. No i drugi piesek, Morus, starszy, schorowany, średniej wielkości piesek. No tutaj ze względu na ten wiek będzie problem z adopcją. Weterynarze w opiece nad psami wspomagają wolontariusze. Zazwyczaj są to uczniowie. Zdarzają się także osoby dorosłe, które chętnie wyprowadzają psy na spacer. Pomaga również Fundacja dla Zwierząt Podaj Łapę. Na odłowienie i pomoc psom miasto płaci rocznie około 70 000 złotych. Kino Muza w Lublinie zaprasza na premierę superprodukcji Hobbit – Bitwa pięciu armii. Film zamykający niezwykłą trylogię Petera Jacksona będzie można obejrzeć w 4 formatach do wyboru. Zapraszamy od 27 grudnia do 15 stycznia. Bilety już od 15 zł. Szczegóły na www.ckmuza.eu. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 32 55. Sprawdź naszą ofertę.